Wczoraj na zaproszenie starosty tucholskiego pana Michała Broza w sali sesyjnej starostwa odbyło się spotkanie samorządowców z wicemarszałkiem województwa panem Zbigniewem Sosnowskim. Gmina Gostycyn doczekała się małej rewolucji infrastrukturalnej. Pozostaje kwestia realizacji zamierzeń, których jest dużo. Pierwsze podpisy złożono, a o efektach bardzo dobrej współpracy samorządowców gminnych z Urzędem Marszałkowskim mówi wójt gminy Gostycyn, pan Ireneusz Kucharski. Może przypomnieć, że my akurat tu podjęliśmy już tą rękawicę jako gmina Gostycyn i po podpisaniu umowy z panem marszałkiem już zleciliśmy dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej, jak również już mamy wstępnie opracowaną koncepcję budowy ronda w Gostycynie. To są te inwestycje, które właśnie tutaj z panem wtedy byśmy przedyskutowali i ustaliliśmy, że my jako gmina, jako samorząd gminy Gostycyn weźmiemy na siebie pod względem opracowania dokumentacji projektowej, jak również wykupu gruntów, ewentualnie wykupu gruntów, które tam wyjdą nam na koniec uzyskania wszelkich pozwoleń. Ale też przy tej okazji, bo też słyszę od pana dyrektora, że jest opracowywana jakaś koncepcja budowy tras rowerowych województwa kujawsko-pomorskiego i mam takie pytanie, czy też ta koncepcja obejmuje właśnie ten odcinek drogi wojewódzkiej 237, czyli Tuchola, Gostycyn, Mąkowarsko, dalej w kierunku Bydgoszczy do drogi krajowej. No byłoby to dla nas miłe, jakby takie, troszkę takie zadośćuczynienie, że my też wychodzimy naprzeciw, opracowujemy tą dokumentację i dajemy nawet sygnał, że dalej możemy iść w tym kierunku i również te dokumentacje na dalszych odcinkach projektować, ale no, musielibyśmy mieć zapewnienie w przyszłości dofinansowania tych inwestycji ze środków unijnych, którymi będzie jakby tutaj pan marszałek zawiadywał. To też jest właśnie takie tutaj moja prośba, czy jesteśmy tam uwzględnieni, jeżeli nie, to żeby właśnie to o tym pomyśleć. A jeszcze wracając do samego ronda, bo też mówimy tutaj o niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich. I nie wiem właśnie jak to teraz, bo tutaj nie ma akurat tego ronda naszego, ono też jest jakby tutaj zakwalifikowane. Nie wiem czy to odczytać, że po prostu my już jakby to rondo już jest jakby już wcześniej zaplanowane do wykonania, czy jest jeszcze możliwość, żeby też to wpisać na tą tutaj mapkę miejsc niebezpiecznych. Na pewno to ułatwi nam pozyskanie środków. Czy to właśnie unijnych, czy może nawet innych zewnętrznych. Wiemy na tej mapie właśnie takie partnerstwa, które zostały w międzyczasie gdzieś tam podpisane i chcemy je uwzględnić. Tyle odpowiem. Ja dzisiaj nie pamiętam, tak, czy ten przebieg, o którym pan wskazuje, czy 237 jest tam ujęty, czy też nie. Po drugie, jasno też chcę powiedzieć, że my na tej mapie nie ujmowaliśmy tylko i wyłącznie dróg wojewódzkich, żeby było jasność. Tak? Popatrzyliśmy to tak trochę z logiki ptaka, żeby spełniały jednak drogi rowerowe pewnego rodzaju funkcje, które z punktu widzenia użytkowników są istotne, ale nie tylko związane z samym bezpieczeństwem poruszania się po drogach. Więc tam są różne odcinki, więc o co 237 nie odpowiem. Natomiast jeśli chodzi o ten projektowane rondo i to nasze porozumienie, ono się nie znalazło w miejscach niebezpiecznych na tym etapie. Te decyzje się chyba rozminęły, ale też z jednej strony wypadkowość tamtego miejsca nie wskazuje, że ono jest, powiem tak, na tyle duża wypadkowość w porównaniu z tym, co mamy na sieci, we wskazanych punktach, że należy, że tak powiem, to w pierwszej kolejności zrobić. Mapa miejsc niebezpiecznych, która będzie pokazana w tym regionalnym planie transportowym, ona będzie też aktualizowana. My oczywiście tą analizę robiliśmy na bazie roku 18, 19 i 20 i oczywiście zakładamy, że co dwa lata, minimum co dwa lata, może dwa, może trzy, będziemy jakby dokonywali weryfikacji, co się dzieje z taką wypadkowością, co do przyczyn tej wypadkowości. Będziemy, że tak powiem, pewnie te miejsca uzupełniali, zmieniali, różnie może być, może zmieniali, to raczej nie. Chyba, że będą problemy raczej takie natury czysto technicznej co do możliwości realizacji i jakieś problemy będą następowały. Więc proszę być spokojny, jeżeli podpisaliśmy to porozumienie partnerskie na opracowanie
tego ronda, to sądzę, że znajdziemy sposób także na jego sfinansowanie. Chociażby w Polskim Ładzie, czy w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. I często jakby parę zadań sfinansowanych nie tylko czekając na środki unijne, nowe perspektywy, ale z tych źródeł. Więc być może będziemy szukali innego rozwiązania, chociażby takiego. My mamy trochę ograniczony dostęp do tych środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, bo jesteśmy jakby w wielu elementach tylko wykluczani. Nas tam tylko dopuszczono tylko i wyłącznie do obwodnic i stąd te trzy zadania obwodnicowe uzyskały, że tak powiem, akceptację. Natomiast generalnie nie mamy tam możliwości złożenia wniosku o drogę. Ale bardzo chętnie na zasadach jakiegoś partnerstwa możemy też o ten temat rozmawiać. Być może też się zmienią te zasady dostępności, bo nowelizacja tej ustawy pokazuje, że jednak potrzeby sieci dróg wojewódzkich zostały tam zauważone. Jest na przykład propozycja otworzenia się dla nas, jeśli chodzi o między innymi przejście dla pieszych. Tak? Do tej pory byliśmy wykluczeni z możliwości uzyskania wsparcia. Teraz być może nam się też to otworzy. I to też jest pytanie, na ile województwo wspólnie z naszymi partnerami czy samorządami lokalnymi będziemy gotowi, żeby takie wnioski posłuchać.